Powiat mrągowski odwiedził wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. Wojewoda gościł w ochotniczym chówcu pracy, spotkał się z załogą mrągowskiego szpitala i z przedsiębiorcami. To taka planowana, robocza wizyta w Mrągowie, bo też zaplanowałem inaugurację roku w OHP, tu w Mrągowie, po to, żeby podkreślić rolę szkolenia tych młodych ludzi w różnych zawodach, przeważnie w zawodach ginących, które niejednokrotnie nie mają możliwości zdobycia te osoby w szkołach zawodowych. I takie podkreślenie roli, jaką stanowią ochotnicze chówce pracy. Później to właśnie to spotkanie w szpitalu. Mówiliśmy o wielu aspektach, o przyszłości szpitala. Jest to związane z tak zwanym mapowaniem usług medycznych w województwie i w całym kraju. I to spotkanie z przedsiębiorcami. I takie trudne tematy, które dawały szansę, aby poznać te bolączki takie od strony właśnie przedsiębiorców, od strony rolników, od strony właścicieli różnego rodzaju instytucji, które dają tutaj i miejsca pracy, i produkcję, i są na tym rynku od wielu lat znane. Wizyta wojewody była owocna, uważa Antoni Karaś, starosta mrągowski. Padło na niej wiele deklaracji i chęci wsparcia dla potrzebujących obszarów powiatu. Wojewoda tu też dużo deklaracji złożył. Cieszę się bardzo, że pełne jest zrozumienie w sprawie drogi szesnastki. Tutaj mocne, państwo słyszeliście takie mocne wystąpienie pani burmistrz Mrągowa, który jest przewodniczącą tego zrzeszenia szesnastki. Również pan wojewoda zasygnalizował sprawę dofinansowania tak zwane schetynówki. Wojewoda również zasygnalizował, że pomoże nam w zakupie karetki oraz dopomoże nam w procesach inwestycyjnych szpitala. No tutaj komenda powiatowa była poruszana, że wojewoda dołoży starań, żeby wspólnie z samorządami, z komendą główną policji doposażyć policję i prawda wykonać remont, bo to tego remontu nie było już chyba kupę lat. Wojewoda Marian Podziewski otworzył kalendarz wizyt, które jeszcze w tym roku będą odbywać się w powiecie mrągowskim. Już niebawem w powiecie ma gościć marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, a także przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki.